Partnerem odcinka jest dom maklerski XTB. Zachęcam do otwarcia konta demonstracyjnego. Link w opisie filmu. Witam serdecznie dzisiaj po południu. Bitcoin znów miał rację. Co mówią kryptowaluty? To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i lajkowania wpisów, jeżeli uważacie Państwo, że niosą one dla Was jakąś wartość. I oczywiście zapraszam dzisiaj we wtorek o godzinie 18 na nasze kolejne, ósme już spotkanie Q&A, czyli pytania i odpowiedzi. Zapraszam, zachęcam i zaczynamy. Bitcoin znów miał rację. Co nam mówią kryptowaluty? Ten materiał będzie szczególnie poświęcony kryptowalutom, bo ponieważ no, okazuje się i z tego, co wynika z wykresów, wygląda na to, że znowu kryptowaluty miały rację co do tego, jaki kierunek może być wskazywany, jaki kolejny potencjalny impuls, w którą stronę może podążyć na rynkach związanych z ryzykiem. I zobaczymy, co dalej nam mówi kryptowaluta, ta najbardziej popularna oraz inne te najbardziej popularne kryptowaluty, ponieważ no, myślę, że co najmniej, jeżeli nie jesteśmy na tym rynku, to warto go śledzić, ponieważ no, wnioski płynące z zachowania kryptowalut, jeszcze raz przypominam, dla mnie są wskaźnikiem wyprzedzającym tego, co się będzie działo na rynku ryzyka, więc no, zobaczmy, co się będzie, co tutaj nam mówią wykresy tych poszczególnych najważniejszych kryptowalut. Zaczynamy oczywiście od Bitcoina. Pytanie, czy Bitcoin znów miał rację, spadając dobrze sygnalizuje to, w którym kierunku podążą indeksy giełdowe, więc zobaczymy, czy rzeczywiście tak się stanie. W momencie tworzenia tego wpisu Bitcoin spada już w okolice 21 tysięcy dolarów i to wsparcie, które już od kilku godzin zatrzymało nas, czyli średnia długoterminowa na wykresie 4-godzinnym. Tutaj jak widzimy na platformie XStation bardzo dobrze ona sygnalizuje wagę i znaczenie wsparcia 21 tysięcy dolarów. Co oznacza, że każdy kolejny spadek podczas sesji amerykańskiej będzie oznaczał, że rynek wybiera jednak wyprzedaż ryzyka, a nie co najmniej stabilizację w wyczekiwaniu na jutrzejszy Fed, na to, co powie nam prezes Powell i na te wszystkie informacje dotyczące potencjalnych kolejnych ścieżek zachowania banku centralnego w Stanach Zjednoczonych. Ten krótkoterminowy wykres Bitcoina jednak zachęca do spadków niż do wzrostów, a wykres ten długoterminowy, na który także sygnalizuje obserwować, czyli wykres tygodniowy, pokazuje, jak ładnie cały czas pracuje i działa ta średnia 200-sesyjna na wykresie tygodniowym, czyli okolice 22 700 dolarów. To jest miejsce, gdzie naprawdę rozstrzygają się losy, moim zdaniem, długoterminowego, bardzo długoterminowego trendu na kryptowalucie, na Bitcoinie. Każdy dalszy spadek, utrzymanie poniżej tej średniej kroczącej będzie oznaczało jednak, że kryptowaluta wybiera tendencję spadkową w kierunku 10 tysięcy dolarów, a nie próby wywołania jakiejś większej fali wzrostowej. Jednak oczywiście, drodzy Państwo, poziom cały czas działa i to jest punkt odniesienia. 22 600 to jest miejsce, które jest wskazywane przez wykres tygodniowy jako kluczowy punkt odniesienia. Ja też osobiście pozycjonuję się względem kryptowaluty i względem też ryzyka, jeżeli oceniam ryzyko przez pryzmat Bitcoina, właśnie względem pozycjonowania Bitcoina, względem tej średniej 200-sesyjnej. Inne kryptowaluty, drodzy Państwo, czyli w drugiej kolejności Ether, także nie był w stanie pokonać tego najbliższego oporu wyznaczonego tutaj na poziomie 1680. Formacja szczytowa w krótkim terminie się tworzy. A wykres tutaj dzienny nam jeszcze bardziej potwierdza znaczenie tego wsparcia w okolicach 1700 i na chwilę obecną wygląda na to, że ten wzrost był tylko ruchem powrotnym do najbliższych oporów. Jak będzie, zobaczymy. Na razie Bitcoin i Ether sygnalizują, że raczej ostatnie wzrosty były korektą niż jakąś próbą wywołania większej korekty wzrostowej, a długoterminowy, bardzo długoterminowy wykres, czyli tygodniowy na Etherze, także pokazuje nam znaczenie tego poziomu 1700 jako ważnego oporu i oczywiście wskazuje także, że pracuje średnia 200-sesyjna i rynek próbuje od tej średniej odbić. Natomiast skala Bessy przeceny, która sprowadziła 80% w dół tą kryptowalutę, także bardzo dobrze jest widoczna. Kolejna kryptowaluta to Ripple i w tym wypadku słabość kryptowaluty jest jeszcze bardziej widoczna. Tutaj rynek nie był w stanie nawet dotrzeć na wykresie dziennym do tych najbliższych ważnych oporów, czyli naprawdę rynek zachęca do tego, żeby wieścić dalsze spadki, tendencję spadkową w długim terminie, kontynuację wyprzedaży ryzyka.
i wniosek jest taki, że te najbardziej popularne kryptowaluty raczej faworyzują kontynuację tendencji średnio- i długoterminowej spadkowej niż wzrostowego odbicia, a wzrostowe odbicie moim zdaniem będzie możliwe, jeżeli Bitcoin wróciłby nad poziom 22 600, czyli jeszcze raz przypominam, to jest średnia dwustustacyjna na wykresie tygodniowym. Moim zdaniem ten poziom jest kluczowy, bardzo newralgiczny, a słabość kryptowaluty sygnalizuje także słabość indeksów giełdowych w najbliższym czasie i myślę, że warto także na to spoglądać. Dlaczego? Macierz korelacji, którą Państwu przedstawiam od czasu do czasu, macierz korelacji najważniejszych instrumentów finansowych między sobą pokazuje jednoznacznie jak na dłoni. Bardzo silna korelacja między Bitcoinem a DAX-em wynosi +0.61. Między Bitcoinem a S&P wynosi +0.49. Między Bitcoinem a indeksem WIG20, także taka korelacja jest widoczna i ona wynosi +0.61, czyli z indeksami giełdowymi widzimy, że naprawdę kryptowaluta bardzo silnie performuje i wygląda na to, że potwierdza się teza, że wydarzenia na kryptowalucie z wyprzedzeniem kilku godzin wyprzedzają to, co się będzie działo, zwłaszcza na Wall Street, więc jeszcze raz sygnalizuję, może nie chcemy inwestować na kryptowalucie, może boimy się tego środowiska, ale moim zdaniem warto przynajmniej obserwować, co się dzieje na kryptowalucie, ponieważ kryptowaluta, zwłaszcza Bitcoin, bardzo ładnie z wyprzedzeniem kilkugodzinowym sygnalizuje, co może się dziać na indeksach giełdowych, zwłaszcza na Wall Street. Inne ciekawe korelacje Bitcoina to w tym wypadku ze złotem korelacja to jest -0.1, czyli jest słaba, z ropą naftową +0.48, czyli jest też zauważalna i ciekawa, czyli jeżeli Bitcoin spada, to ropa naftowa także powinna spadać, a jeżeli Bitcoin rośnie, to ropa naftowa także powinna rosnąć, taka powinna być interpretacja tego, co się dzieje tutaj na tej kryptowalucie. Bardzo silna korelacja jest także między zachowaniem Bitcoina a amerykańską obligacją 10-letnią, czyli T-Note, także jest +0.61, jest ona wyraźna, co sygnalizuje, że jeżeli kryptowaluta spada, to także powinny spadać rentowności amerykańskich obligacji 10-letnich, czyli ceny powinny iść w górę i to jest coś, na co także moim zdaniem powinniśmy zwrócić uwagę. I korelacje między innymi ciekawymi, tymi najbardziej popularnymi instrumentami finansowymi nie są już aż tak widoczne, takie ciekawe i ta korelacja dzienna moim zdaniem już wyczerpała swój potencjał. Wniosek jest taki, patrzmy na Bitcoina, co najmniej spoglądajmy na rynek kryptowalut, który bardzo często przepowiada nam to, co się będzie działo na rynku ryzyka. Drodzy Państwo, za chwilę przed tym, jak rozpocząłem tworzenie tego wpisu, doszło do podwyżki stóp procentowych na Węgrzech. Podwyżka wyniosła 100 punktów bazowych, stopa procentowa wyniosła 10,75 i była dokładnie taka, jak rynek tutaj przewidywał i tak jak konsensus przewidywał, że się stanie, czyli nie ma większego zaskoczenia. Natomiast to, że stopy procentowe na Węgrzech idą coraz bardziej do góry, przebiły już 10%, a w Polsce tutaj jesteśmy na poziomach nieco powyżej 6%, pokazuje, że to naprawdę na Węgrzech, w naszym regionie najbardziej boją się ataków spekulacyjnych, a nie właśnie tutaj w naszym kraju i to właśnie węgierski forint jest najbardziej zagrożony. Dlaczego? Ponieważ rezerwy banku centralnego na Węgrzech zabezpieczają tylko około 3 miesięcy importu węgierskiego, a w Polsce jest to 7-8 miesięcy, w Czechach jest to około 12 miesięcy, nawet ponad rok, czyli dla takiego ataku spekulacyjnego to właśnie węgierski forint jest najlepszym takim celem, a żeby tego uniknąć, to właśnie stopy procentowe na Węgrzech idą najbardziej w górę i oczywiście, drodzy Państwo, sytuacja na Węgrzech w węgierskiej gospodarce wkrótce może się znacząco pogorszyć z powodu oczywiście relatywnej większej stopy procentowej na Węgrzech niż na przykład w Polsce, warto być tego świadomym. W ostatnich godzinach doszło także do spektakularnego, bardzo silnego wzrostu stawki Libora 3-miesięcznego dla amerykańskiego dolara i to był największy wzrost od 2008 roku. I moim zdaniem to jest także sygnał, jak bardzo rynek
oczekuje i dyskontuje już jutrzejszą podwyżkę stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. Może to sygnalizować, że stopy procentowe nawet podnoszą o te 75 punktów bazowych, chociaż na razie konsensus rynkowy zakłada jednak 50 punktów bazowych podwyżki. Jutro rano będzie specjalny materiał poświęcony właśnie temu, jak rynek pozycjonuje się i co myśli, jaka będzie najbardziej prawdopodobna ścieżka zachowania Fedu podczas jutrzejszej decyzji o stopach procentowych. Przypominam, godzina 20 jutro, najważniejsze wydarzenie w tym tygodniu, w tym miesiącu dla rynków finansowych na całym świecie. No i dzisiaj, drodzy Państwo, jesteśmy świadkami kolejnej fali zakupów światowych obligacji. Amerykańskie obligacje znowu testują linię szyi dwumiesięcznej formacji odwrócone RGR z dużą szansą, że te wsparcia na rentowności w okolicach 2,80 zostaną pokonane. W momencie tworzenia tego wpisu jesteśmy na poziomie 2,74 na rentowności, czyli naprawdę amerykańskie papiery są kupowane, czyli cały świat gra na to, że inflacja wkrótce stanie się przeszłością w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie. Niemieckie obligacje także, drodzy Państwo, nie czekają, rynek nie czeka na jutrzejsze informacje z Fedu, czyli papiery są dalej kupowane, ceny idą w górę, czyli rentowności spadają. Na niemieckich papierach najważniejsze jest to, że bardzo gładko padł poziom 1% na rentowności, no a na polskich obligacjach złamaliśmy 5,80 i mamy następną falę umocnienia cen polskich obligacji, kolejną falę spadków rentowności. Teraz przejdźmy do eurodolara, który także nie czeka jednak spokojnie na jutrzejszy Fed. Jestem w ogóle zaskoczony tym, że przed jutrzejszym Fedem coś się dzieje, drodzy Państwo. Mamy wyraźne spadki eurodolara. W momencie tworzenia tego wpisu testujemy nawet wsparcie 1.0120, czyli to miejsce, gdzie w ostatnim czasie, w ostatnich dniach doszło do zatrzymania tendencji spadkowej. Zobaczymy, czy będzie teraz jakieś odbicie. Jestem ciekawy, jakie jest uzasadnienie, jak rynek zacznie to interpretować. Może boi się rzeczywiście jakiejś fali wyprzedaży ryzyka, no kto wie. Natomiast moje dalsze pozycjonowanie i tego, jak mentalnie będę się nastawiał do dolara, zależy oczywiście od tego, co się stanie w okolicach wsparcia 1.0120. Na wykresie widzicie Państwo to wsparcie. Jednak moim zdaniem jest większa szansa na co najmniej utrzymanie horyzontu cenowego na obecnych poziomach z osią symetrii 1.02. No i żeby rynek będzie spokojnie czekał na jutrzejszy Fed. Warto zwrócić uwagę na to, że dalej frank szwajcarski się umacnia. Jesteśmy na najmocniejszych poziomach na franku szwajcarskim od 2015 roku. Ten wykres tygodniowy eurofranka także bardzo dobitnie to pokazuje, że być może wkrótce nawet przebijemy te minima sprzed 7, już prawie 8 lat. To miałoby oczywiście wielkie znaczenie dla franka szwajcarskiego w skali globalnej. Jak oczywiście, drodzy Państwo, amerykański dolar zaczyna się umacniać i od razu widać zmianę tendencji na rynku złotego, ale pomimo tego, że amerykański dolar się umacnia, spadamy i testujemy ważne wsparcia, to zobaczcie, drodzy Państwo, jak jesteśmy oddaleni na rynku złotego od tych ostatnich maksimów. Naprawdę to moim zdaniem pokazuje relatywną, coraz większą siłę krajowej waluty. Nawet na parze dolar do złotego, gdzie próbujemy wrócić na linię trendu wzrostowego o miesięcznej charakterystyce, nawet tutaj widzimy rosnącą relatywną siłę złotego względem amerykańskiego dolara, a to moim zdaniem sygnalizuje, że rynek widzi potencjał tutaj w polskich aktywach, przede wszystkim w polskich obligacjach, i że inwestorzy z całego świata tutaj płyną, starając się znaleźć stopę zwrotu na polskich obligacjach. Słabość widać na warszawskim indeksie WIG20. Natomiast dzisiaj podczas sesji spadkowej zobaczymy, czy uda się obronić poziom 1650. Moim zdaniem on jest teraz kluczowy. Jeżeli uda się obronić, to oczywiście ceny najwyższe prowzrostowe będą prawdopodobne. Jednak będzie wizja dalszych wzrostów znacząco oddalona. Zdecydowanie gorzej byłoby, gdyby poziom 1650 został pokonany. Natomiast to, co nie pasuje do układanki zakładającej spadki indeksów giełdowych, to zachowanie ceny miedzi i niektórych innych cen surowców. Miedź dzisiaj odbija w górę, rośnie od poziomu 7400. To naprawdę nie pasuje do układanki wieszczącej wyprzedaż ryzyka. I ropa naftowa także przebija tą swoją dwumiesięczną linię trendu spadkowego i zbliżamy się już do oporu 100-101 50 i tam
rozstrzygnie się batalia o to, w którą stronę cena ropy naftowej będzie dalej podążała. I teraz indeksy giełdowe, drodzy Państwo, z powodu tego, że tak jak powiedziałem, moim zdaniem zachowanie kryptowalut wyprzedza to, co się może stać na indeksach giełdowych, więc jeżeli teza o tym, że Bitcoin wyprzedza to, co się stanie na indeksach giełdowych, to więc moim zdaniem rośnie szansa, że będziemy świadkami spadkowej sesji na indeksie S&P, pomimo tego, że rynek teoretycznie powinien czekać na Fed, na to, co się wydarzy. Jednak no zobaczymy, czy poziom 3950 padnie. Jeżeli padnie, otwiera się perspektywa spadkowa, a jeżeli się obroni, to znowu wzrosną szanse na wyjście nad poziom 4000 punktów. Na razie jesteśmy dokładnie na tym poziomie, na tym punkcie odniesienia, więc początek sesji w Stanach Zjednoczonych powinien być kluczowy. Jeszcze raz przypominam, dane o godzinie 16 o zaufaniu konsumentów mogą być tutaj kluczowe, a na indeksie DAX poziom 13 tysięcy punktów na razie nie jest testowany, ale jesteśmy coraz bliżej tego poziomu, więc i tutaj walka może mieć cały czas miejsce. Drodzy Państwo, czy Bitcoin znów miał rację? Co mówią nam kryptowaluty? Jeżeli teza o tym, że Bitcoin jest wskaźnikiem wyprzedzającym tego, co się będzie działo na indeksach giełdowych, na rynku ryzyka, to dzisiaj sesja na Wall Street, na indeksach giełdowych powinna być spadkowa. Będziemy testować w rzeczywistości, czy ta teza się potwierdzi. Dziękuję bardzo za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy, lajkowania wpisów, jeżeli uważacie Państwo, że niosą one dla Was jakąś wartość. I przypominam i zapraszam dzisiaj o godzinie 18 na nasze następne, ósme już spotkanie Q&A, czyli pytania i odpowiedzi. Zapraszam, zachęcam, życzę pięknego, słonecznego wieczoru i do zobaczenia i usłyszenia następnym razem.